Cześć, dzień dobry. Mamy końcówkę miesiąca, a jak końcówka miesiąca, to oczywiście co? Projekt Denko. W jednym z ostatnich vlogów wspominałam Wam o tym, że szykujcie się na dosyć spory projekt Denko. I rzeczywiście mam tutaj dużo rzeczy, więc od razu, słuchajcie, będę wyciągać po kolei z torby, opowiadać Wam co i jak, żeby też za bardzo nie przedłużać. Ok, pierwszy produkt to są płatki Lanbena z witaminą C, które zużyłam. Wiecie co, przetestowałam 3 rodzaje tych płatków. Te z witaminą C, z retinolem i czarną perłę. Czarną perłę oddałam, bo bardzo mnie uczulała. Retinol był całkiem fajny, te średnie. Na pewno nie wrócę do płatków Lanbena i na pewno nie będę Wam ich polecać. Wiecie, że ja zużywam bardzo dużo płatków pod oczy, testuję przeróżne, teraz mam też nowe. Pokazywałam Wam ostatnio płatki, które sobie kupiłam. I za jakiś czas więcej Wam o nich opowiem. Te... nie. Następny kosmetyk. Słuchajcie, to... Jakie to były tortury zużywać ten produkt? Przysięgam. Zrobiłam na moim Instagramie rolkę. Chyba tutaj na YouTube też powinna być, o ile się nie mylę. Na pewno jest na TikToku. Gdzie wspominałam o zamienniku słynnej maski do ust Laneige. Podobno Bielenda, Mango, 2 w 1, balsam do ust, maska na noc, to jest tańszy zamiennik. Ja Wam wtedy wspominałam, że absolutnie nie. I zużywanie tego produktu to było naprawdę tortury. A wiecie dlaczego? Na początku jeszcze zapach, no może jeszcze ta konsystencja, no może skład. Ale to, jak się ten produkt tutaj tak roluje, zbiera w załamaniach ust, trzeba to ściągać, potem znowu się robi. Nie można tego dołożyć, bo jak dołożycie, to z kolei znowu Wam się tutaj roluje. No nie, nie, jeszcze raz nie. Ja rozumiem, że dla niektórych może to być zamiennik. Dla mnie absolutnie nie jest to żaden zamiennik i więcej na pewno do tego produktu nie wrócę. Dobra, dalej. Zużyłam esencję od marki Filorga. Opowiadałam Wam o tym produkcie. O ile się nie mylę, jest też post na moim blogu. Postaram się oczywiście, jak zawsze, w opisie do dzisiejszego filmu wrzucić Wam post z mojego bloga, gdzie są recenzje produktów, o których wspominam. Jeśli tam będzie ta recenzja, a myślę, że tak, to na pewno Wam zostawię link i nie będę się dłużej opowypowiadać na temat tego produktu, ale jak zobaczycie skład, co tam jest, jak ona działa na skórze, jaką ma formułę takiego przyjemnego mleczka i przede wszystkim, jakie daje efekty, to powiecie wow. Dobra, następny kosmetyk. Zużyłam retinomaskę do dłoni od Health Labs. Też Wam o niej wspominałam w jednej z moich rolek na Instagramie. Bardzo fajne składniki aktywne, bardzo ciekawy produkt, gęsta formuła do stosowania na noc, bo mamy tutaj właśnie ten retinoid, ceramidy, kompleks emolientów roślinnych. Naprawdę świetnie ten produkt się u mnie sprawdzał, szczególnie, że on tak pięknie wygładza skórę dłoni, no i też ją rozjaśnia, więc to jest kosmetyk, który możecie stosować na przykład, jeśli macie przebarwienia na dłoniach albo zaczęły Wam pojawiać się tak zwane plamy starcze. To warto pomyśleć o tym, żeby mieć w pielęgnacji właśnie taki kosmetyk do stosowania na dłonie. Świetnie, że marka Health Labs wypuściła coś takiego. Duże brawa za to. Zużyłam masło do ciała od marki Balneo Kosmetyki. Fantastyczny skład, super zapach, piękna, taka treściwa konsystencja masła, która cudownie sunie po skórze. No i oczywiście to nawilżenie, natłuszczenie, to wszystko, co powinno być w tym produkcie jest. Także jak dla mnie to malinowe masło do ciała, peeling malinowy, malinowy żel pod prysznic, który właśnie też zużywam. Jest jeszcze krem do dłoni, który też już sobie używam. No, te malinowe produkty to jest coś wspaniałego. Dalej, jeśli jesteśmy przy Balneo, to zużyłam też biosiarczkowy tonik. O tym toniku też jest rolka. Bardzo fajny produkt na bazie najsilniejszej leczniczej wody siarkowej, którą mamy w Polsce. Tak jak powiedziałam, jest rolka na temat tego produktu. Witamina C, naturalna betaina, ekstrakt z cytryny i pomarańczy, rośliny nawilżający, kompleks cukrowy, naturalny prebiotyk. Wow! Ostatnio na moim
Instagramie i tutaj też na YouTubie pojawiła się rolka z biosiarczkową maseczką glinkową, też fantastyczny produkt. I jest na moim blogu recenzja ampułek witaminowych, ampułek z witaminą C, takiej kuracji do stosowania w domu, wieczornej pielęgnacji. Wszystkie te trzy produkty są z serii Dermo, są naprawdę warte zainteresowania, świetnie działają, bardzo dobre składy. No i oczywiście też fajne ceny. Dobra, lecimy dalej. Kolejne opakowanie granatowego niwa do włosów, lakieru. Wy już doskonale wiecie, że ja kocham ten lakier do włosów. Następnie coś do włosów, też granatowe. Zużyłam maskę odżywka z marki Oribe. Tutaj jak widzicie, nie rozpadła mi się tuba. Nie wiem, czy pamiętacie, w jednym z właśnie tych projektów Denko pokazywałam Wam tę wersję czarnej tubki i tam rozpadła mi się tuba. Tutaj na szczęście nic takiego się nie stało, ale słuchajcie, bardzo fajna odżywka i nawet wydaje mi się, że lepsza od tej czarnej. Przynajmniej w moim odczuciu. Włosy były po nim takie błyszczące, takie miękkie, gładkie. Oczywiście produkt drogi, ale wart zainteresowania, jeśli lubicie kosmetyki z takiej półki bardziej profesjonalnej, bardziej luksusowe, to tę maskę mogę Wam polecić. Naprawdę bardzo fajna maska. Natomiast zużyłam też szampon, słuchajcie, szampon z Oribe, właśnie ten różowy, który w składzie, o ile dobrze pamiętam, miał kwas salicylowy. I to jest taki szampon, który mówiłam Wam, że bardzo chciałam go przetestować, bo kwas salicylowy ma świetne działanie odblokowujące ujścia gruczołów łojowych, więc nawet zastosowany na skórę głowy będzie ją tak delikatnie oczyszczał i złuszczał. I chciałam właśnie przetestować taki szampon, żeby zobaczyć, jak to będzie na moich włosach. I rzeczywiście to oczyszczanie jest, a wiecie, jak to zauważyłam? Bardzo szybko wymywał mi się kolor. Kolor włosów właśnie przy skórze głowy. Oczywiście tutaj nie doszło absolutnie do żadnego podrażnienia, szczypania, pieczenia, swędzenia, nie było takiego efektu, nie wiem, jakiegoś złuszczania intensywnego. Nie, 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 absolutnie nie. Natomiast minus jak dla mnie to jest właśnie to, że szybciej schodził mi kolor z moich włosów. Gdybym miała włosy naturalne, to na pewno bym jeszcze nie raz sięgnęła po ten szampon, ale też bardzo fajna konsystencja i wiecie co, szczerze Wam powiem, że gdyby te maski odżywki były w takim opakowaniu, to chyba bym była bardziej zadowolona niż właśnie w takiej tubie, bo w tym opakowaniu ten szampon całkiem fajnie mi się zużywało. Tutaj też to otwarcie takie, o widzicie, ten zędzelek, dzióbeczek taki. Tutaj po pewnym czasie niestety przestało mi, o widzicie, przestało się domykać. No, taka moja opinia. Osobiście uważam, że chyba Kevin Murphy bardziej do mnie przemawia, jeśli rozmawiamy o kosmetykach do włosów. Kevin Murphy, Moroccan Oil. To są takie moje marki, takie perełki, do których lubię wracać. Oribe przetestowałam, nie mówię, że jest źle, ale mogłoby być lepiej. Dalej, zużyłam również balsam do ciała z Dermomedica. Ja o tym balsamie Wam opowiadałam w jednym z moich filmów. Genialny balsam, jeśli chodzi o składniki aktywne. Zobaczcie, mamy tutaj skwalan 5%, witaminę C 5%, kwas tranexamowy 1%, kwas ferulowy 0,5% i glutation 0,5%. Świetny, naprawdę świetny skład, jeśli chodzi o produkt do pielęgnacji ciała. Tutaj mamy też inne substancje, jak na przykład właśnie ta witamina C w formie etylowej. Mamy masło shea, mamy dużą ilość tych emolientów, mamy aminokwasy, mamy olej makadamia. No, to właśnie ten kwas tranexamowy, witamina B5, kwas ferulowy, wyciąg z mięty, witamina E, peptydy. Wow, naprawdę wow, jeśli chodzi o produkty do pielęgnacji ciała. Fajna formuła,
mógłby mieć troszeczkę taki bardziej przyjemniejszy zapach, gdybym miała się do czegoś przyczepić. Bo wiecie, że ja uwielbiam pachnące kosmetyki. Ja w ogóle uwielbiam używać wszelkiego rodzaju pachnidła na moją skórę. Jakoś tak mam. Więc jeśli są to pachnące kosmetyki, jeszcze w takich, wiecie, nutach, które ja uwielbiam, to już w ogóle jestem kupiona. Ale tak na poważnie. Dermomedica jest marką, która jest marką profesjonalną, wy o tym wiecie. Marką, która nie testuje na zwierzętach. Pojawiły się gdzieś jakieś takie opinie, że to jest marka, która testuje na zwierzętach. Absolutnie nie. Sama się dopytałam, dowiedziałam co i jak. I świetny skład. Naprawdę, słuchajcie, świetny, świetny skład. Dalej. Jeśli chodzi o balsamy do ciała, to mam jeszcze Idolab. Proszę, balsam, chyba też o tym balsamie Wam opowiadałam. Balsam silnie nawilżający, aktywny. Tutaj też mamy fajny skład, bo mamy właśnie mocznik, mamy beta-glukan, mamy olej ze słodkich migdałów i masło sza. Bardzo dobrze mi się używało ten produkt. On jest dostępny chyba też w drogeriach, ale macie go przede wszystkim, całą markę Idolab macie w sklepie forskin.pl, więc tam polecam Wam zajrzeć. I to też jest taki balsam, który nadaje się do wszystkich typów skóry. Tak naprawdę ten też, słuchajcie, ten też, ale tutaj mamy wersję o wiele, wiele tańszą, natomiast tu mamy więcej substancji aktywnych, tu mamy takie bardziej profesjonalne działanie, bardziej zaawansowane, a to powiedziałabym, że jest balsam, który nadaje się tak naprawdę na co dzień. Szybko się wchłania, całkiem fajnie pracuje na skórze, no też mógłby być troszeczkę inny zapach przy tym balsamie, ale jak najbardziej tak. Dobra. Czy ja mam jeszcze coś z ciała? Nie, widzę, że już nie. Ha! Płyn micelarny od Yonel. Tak. Wiecie, że ja kocham markę Yonel. Kocham, no po prostu kocham markę Yonel. Co ja mogę na to poradzić? Większość produktów marki Yonel sprawdziła się u mnie genialnie. Wiele produktów sprawdziła się bardzo dobrze. Nie znalazłam produktu, który by się u mnie kompletnie nie sprawdził. No może trochę, wiecie co, gdybym miała się jeszcze przyczepić do czegoś, to może bym sobie życzyła, żeby kiedyś marka Yonel stworzyła kremy CC jaśniejsze niż te, które są dostępne w ofercie. Bo też czasami mi piszecie, że jest jakiś świetny produkt właśnie z tych takich kremów tonujących z kolorami. Ma świetną konsystencję, bardzo fajny skład, pięknie pachnie, super pracuje, świetne opakowanie, ale jest za ciemny. No właśnie, gdyby one były troszeczkę jaśniejsze, albo były wersje kolorystyczne takie jaśniejsze, to już w ogóle by było wow. Natomiast tutaj zużyłam płyn micelarny z serii Yoshino, którą bardzo, bardzo lubię. Jest to seria, która jest dopasowana szczególnie do skór wrażliwych, czyli takich jak moje, jak moja. No i tutaj mamy płyn micelarny, który po prostu działa jak płyn micelarny. Co ja mogę powiedzieć? Zmywa wszystko, nie podrażnia, nie podrażnia oczu, nie podrażnia twarzy. Bardzo dobrze się u mnie sprawdzał. Następnie filtr, który zużyłam, na jego temat też jest post na moim blogu. Genialny filtr, co prawda SPF 30, ale coś tam mi się obiło, że jest praca nad 50. Natomiast świetne, no po prostu świetne. I ta technologia, która jest tutaj w składzie, substancje zamknięte w nośnikach, filtry dopasowane, no to jest po prostu perełka. Zresztą powiem Wam, marka Skin Science, jeśli śledzicie mnie w mediach społecznościowych, jeśli śledzicie markę, to wiecie, kto ją tworzy. Wiecie, że tworzy ją profesor Magdalena, która jest medykiem, jest naukowcem, która ma ogromną wiedzę, jeśli chodzi o skórę, substancje aktywne, składniki, przenikanie, wszystko tak naprawdę. Więc no nie mogło być inaczej, żeby taka perełka, która jest w ofercie marki, a wiem, że to jest jeden właśnie z tych takich bestsellerowych produktów marki, był po prostu in. Teraz testuję żelazko, krem żelazko, za jakiś czas Wam opowiem o nim, znaczy testuję. Ja już go zaczęłam testować tak naprawdę w fazie testów, czyli przygotowań tego produktu do pojawienia się na naszym rynku. Teraz mam już gotowe, piękne opakowanie, takie, które jest dostępne dla Was i sobie zużywam, więc też na pewno o nim Wam opowiem za jakiś czas, ale zużyłam i myślę, że wrócę do niego nieraz. Sprawdzajcie na stronie Skin Science, bo często pojawiają się świetne promocje i można kupić kosmetyki taniej, i to wiele taniej niż są normalnie dostępne. Zużyłam kolejny booster z kwasem hialuronowym, z ceramidami Hydra Boost od Filmed. To jest taka kuracja, o której Wam opowiadałam, też chyba ostatnio Wam pokazywałam
takie opakowanie, bo to jest 10 ml i to jest taka kuracja, w której są 3, o ile dobrze pamiętam, więc został mi jeszcze jeden. O, więc zużyłam kolejne opakowanie. Opowiem Wam o tym szerzej, jak już będę po całej zamkniętej, że tak powiem, kuracji. Co ja tu jeszcze mam? O, mam zużyte serum z witaminą C i z witaminą E również od Dermomedica i o tym produkcie też jest rolka na moim Instagramie i też jest rolka tutaj. Też genialne, świetne serum. Z takich produktów pielęgnacyjnych to mam jeszcze pomadkę z filtrem SPF 15, pomadkę ochronną z Nuskin, którą zużyłam, i zużyłam spray, takie serum do stosowania na skórę głowy. Dostałam je w jakimś gift packu po konferencji, po otwarciu jakiegoś salonu, już nie pamiętam. Ale ten produkt kompletnie nie zrobił nic. U mnie nie zrobił nic, więc nie będę Wam o nim opowiadać. Nie wiem, co to jest Aromase, jakoś tak się ta marka nazywa, ziołowy spray do stosowania na skórę głowy. Rzeczywiście skład taki, powiedziałabym, roślinno-ziołowy, ale ja nie zauważyłam nic podczas stosowania tego produktu. Jedyny jego plus to jest ten atomizer. Bardzo fajnie się to stosuje, bo on też cudownie rozpylał produkt. No bo oczywiście spryskujemy na skórę głowy i możemy sobie tak nawet wejść, słuchajcie, pod włosy. Więc pod tym względem był super, ale nie zrobił nic więcej. Zużyłam zapach od marki Douglas Feel the Love. Różowy. Może troszeczkę z takimi wyczuwalnymi nutami grejpfruta, owoców, kwiatów, idealny na lato, ale nie powalił mnie na kolana. A i też dosyć trwały. Zużyłam hennę do brwi, moją ulubioną Refectosil, czyli hennę żelową, którą stosuję od wielu, wielu lat, i zużyłam odżywkę, a dokładnie regenerujący serum do paznokci Regenerum, tą różową, którą cały czas stosuję. To jest produkt do stosowania na paznokcie uszkodzone na przykład po hybrydzie, jeśli mieliście problem z onycholizą, tak jak ja, opowiadałam Wam o tym nieraz. Tutaj mam jeszcze maseczki w płacie, kolejne, które zużyłam, ale o nich też będzie oddzielny film. Także słuchajcie, tyle. Koniec. Ile my tam mamy? Prawie 18 minut już gadam do Was, więc trochę tych produktów jest. Takie, powiedziałabym, perełki, perełki. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. O, 11 produktów, które mogłabym nazwać perełkami z tego denka. Raz, 12, bo zapomniałam o tym, 4. Cztery produkty, które raz, dwa, trzy, cztery, nie, raz, dwa, trzy, cztery produkty, które powiedziałabym, że są dobre, jeden i trzy nie wypały. Ponieważ dzisiaj jest sobota, jedziemy z Maksem ogarnąć zakupy, parę rzeczy takich organizacyjnych do domu, ale wiecie co, dzisiaj od rana przychodziły takie burze nad Warszawą, było tak ciemno, że nawet zastanawiałam się, czy będę mogła nawet dla Was nagrać denko, czy nie będę musiała wyciągać jakiś przypadkiem lamp, żeby sobie doświecić, bo było naprawdę tak ciemno. No ale dobra, jedziemy na zakupy, jedziemy ogarnąć kilka spraw, zabieram Was oczywiście ze sobą i co? Dzisiaj mam na sobie ten t-shirt luźny, czarny z Zary, który ostatnio sobie kupiłam. Spodnie z Zary, które już mają kilka lat, takie widzicie, szersze, lejące. Założyłam sobie trampeczki z Mojito. O, te. Do tego mam torbę Michaela Korsa i biorę na wszelki wypadek ze sobą kurtkę jeansową, tą beżową. O, w razie gdyby znowu zaczęło lać i zrobiło się chłodniej. Tak jest. No to co? Jedziemy.
zaczęły się już wyprzedaże, więc wpadłam do kilku sklepów przy okazji, jak byliśmy w galerii Mokotów. Odwiedziłam Tezenis i odwiedziłam Mango. Byłam też w Zarze, ale tam jeszcze nie ma wyprzedaży. Pokażę Wam, co sobie kupiłam. Jest teraz taka promocja, chociaż powiem Wam, że nie wiem, czy ona nie jest stałą promocją. 5 par majtek za, czekajcie, 89 zł. Chyba tak, bo widzicie, tutaj mi się fajnie odejmowały ceny. Za 89 zł, więc wybrałam sobie takie. O, 3 w identycznym modelu. Identyczny model, tylko widzicie, troszeczkę inne. I 2 pary takich w odcieniu cielistym. To są te takie bezszwowe. Co prawda mają tutaj szwy, ale wiecie, o co chodzi. One są takie cięte. Także 5 par majtek za 89 zł. Były też już majtki na przecenie, ale powiem Wam szczerze, nic mi się z tych przecenionych nie podobało. Natomiast w Mango kupiłam sobie na przecenie spodnie, zaraz Wam je pokażę, ale właśnie sprawdzałam, jaki mają skład i mamy tutaj bardzo dobry skład, bo 75% bawełny i 25% lnu. Przecenione, czekajcie, przecenione ze 180 na 129, na 130. Nie jest to jakaś duża przecena, ale okej. Mierzyłam eski, które są zazwyczaj moim rozmiarem i były niestety za szerokie, więc wzięłam sobie XS-ki. Słuchajcie, one tak przypominają rzeczywiście trochę taki materiał lniany, a spodnie wyglądają tak. To jest taki kolor beżowy, zobaczcie nogawki, szerokie, fajne, z takimi elementami czarno-brązowymi. Kto widział mój vlog z porażką z Zary, ten wie, że szukałam takiej spódnicy w takie wzory, wiecie, te panterkowe i tak dalej, ale w końcu stwierdziłam, że jednak te spodnie trochę są też w takim klimacie, więc fajnie wyglądają na mnie, więc na pewno pokażę Wam, jak będę w nich wyglądać w jakiejś stylizacji. One mają tutaj z tyłu gumkę, zapięcie takie tradycyjne, no i oczywiście kieszenie. Nie ma w nich żadnej podszewki. Pokażę Wam jeszcze numer referencyjny, gdyby Was w razie czego zainteresowały. Nie wiem, czy będzie widać. O, tutaj jest. I tyle, jeśli chodzi o moje zakupy dzisiejsze. W Mango nie znalazłam nic więcej ciekawego. Patrzyłam sukienki, które też tak średnio mi się podobały, ale coś Wam jeszcze pokażę. Ponieważ jestem klientką w sklepie Chanel, dostałam też SMS-a, że pojawiła się nowa edycja limitowana zapachu numer 5 Chanel i stwierdziłam, że pójdę od razu i zobaczę, jak pachnie ta edycja limitowana, ponieważ ja uwielbiam tradycyjną piątkę. Ja wiem, że to jest taki zapach bardzo charakterystyczny i nie każdemu się on będzie podobał. Niektórzy nawet twierdzą, że jest to zapach babciny. Słyszałam, że podobno trzeba do niego dorosnąć. Ja absolutnie tak nie podchodzę do tego zapachu i piątka to jest no, jednym z takich moich ulubionych zapachów, więc stwierdziłam, że no nie odpuszczę sobie. Jak już jestem w galerii Mokotów, to wejdę i zobaczę. I wiecie co? Piękny jest ten zapach. Jest po prostu przepiękny. Tutaj mam bloter, który jest w kształcie właśnie opakowania tych perfum, bo jest ono zupełnie inne niż tradycyjne zapachy Chanel, czyli takie jajeczko przezroczyste ze srebrnymi elementami i naprawdę pachnie bardzo, bardzo podobnie, ale wydaje mi się, że wybija troszeczkę bardziej nuta cytrusów. Nawet Max stwierdził, że ten zapach jest obłędny i on jest dostępny w wersji 50 ml jako woda toaletowa, ale popryskałam sobie też ramię nim i całkiem długo się utrzymuje, więc bardzo fajna opcja. Natomiast z takich nowości z serii Exclusive, czyli ten zapach Sycomore, na pewno kojarzycie, który mam, który miałam, pojawił się też nowy zapach, ale ten już z kolei pachnie bardzo intensywnie migdałowo. Nie moja wariacja, nie moje tonacje zapachowe, nie moje aromaty, natomiast to no po prostu wow. I teraz zastanawiam się, czy sobie nie kupić tego zapachu. Co prawda on kosztuje 600 zł, prawie 700 zł za 50 ml. A ja wiecie, że uzupełniam swoją kolekcję ulubionych zapachów i nie za bardzo bym chciała kupować teraz nic nowego, ale
Przekonuje mnie ten aromat. Zobaczymy, muszę się z tym dzisiaj przespać. Kocham, kocham i jeszcze raz kocham sezonowe warzywa. Nie wiem jak wy, chociaż ja już wam o tym parę razy wspominałam, ale ja zawsze w okresie letnim, wiosenno-letnim, kiedy pojawiają się właśnie takie sezonowe warzywka i owoce, to robię ich zapasy do zamrażarki. I dzisiaj kupiłam fasolkę. Zaraz będę ją myć, kroić i porcjować do torebek i do zamrażarki. Dawno już niczego nie piekłam, więc stwierdziłam, że dzisiaj zrobię jedno z moich ulubionych, letnich, prostych ciast, czyli kruche ciasto, tak jak widzicie, takie natarte. Wstawię zaraz do piekarnika, będą maliny, będzie mascarpone z czekoladą, do roboty. Ponieważ maliny są takie lekko kwaskowe, to stwierdziłam, że do mascarpone dodam karmelową czekoladę, żeby troszeczkę zmienić ten smak. Wiecie, bo zazwyczaj dodaję białą czekoladę, ale ta karmelowa jeszcze tak fajnie to wszystko podkręci. To tak dobrze wygląda, że najchętniej bym już zjadła. Ale oczywiście, jak to się mówi po włosku, tocco finale, czyli jeszcze malinki, a później do lodówki, niech się schłodzi, troszkę stwardnieje, będzie pyszne. Patrzcie. Czy kot chce przysmaka? Tak? Przysmaczka chcesz? Chcesz przysmaka? Tak. No? Chcesz przysmaka? Tak. Chcesz przysmaczka? No dobrze, już ci daję. Chodź. Jest sobota, jest sobotni wieczór, więc wychodzimy spotkać się z naszymi znajomymi. Pokażę wam tak szybko, co mam na sobie i co wyglądam. Jak wyglądam? Te same spodnie, które miałam rano. Założyłam moje sandałki przywiezione z Włoch. Właśnie te oto, troszkę takie błyszczące, żeby podkręcić look. Koszulka czarna z Zary, bardzo, bardzo stara. Kurtka jeansowa, którą miałam dzisiaj. Do tego torebka Michael Kors, którą też już bardzo dobrze znacie. O, tak się prezentuje. Massimo, jesteś gotowy? Tak. No to jedziemy.